Także panie dziecku, no liczyłem, że tu na ten daszek wejdzie mi 21 paneli. Dokładają, że tam panel ma gdzieś między metr a dwa, nie? Tak jakoś tak ma, tak? No. I tutaj by zrobił na jedną fazę, te 11, a te resztę zrobiłby pod drugą, albo może te dwa daszki byłyby pod jedną też fazę, dwa daszki. Albo zobaczymy, nie? To już tam się rozplanuje, trzeba obserwować, jak tutaj się zachowuje ten te światło, nie? Tak w szczególności od marca trzeba patrzeć, nie? Teraz wiadomo, że są najgorsze dni w roku, nie? Może ci powiem, chłopie, na tym, po tym dachu idzie chodzić, bo widzisz, że chodzę. Widzisz? Może nie ma strachu. Wiadomo, że to za wygodnie też nie jest, nie? Ale nie potrzeba tutaj jakiś drabin czy czegoś, nie? Że tutaj sprawy ogarniemy, nie? Co mówisz? Damy radę, chłopie? Na razie. Cześć, Piotruś, zobacz, jestem na dachu. Po prostu te dachówki tylko się tak wsuwa, widzisz? Że nieźle, widzisz? Patrz. Tu jest ten, łata. Tutaj są kąt łaty, widzisz? To po prostu tylko popykasz, patrz. Nie wiem, czy to widać, robię na szersze ten. Widzisz? Tylko tak popykasz to. I tutaj są w tym miejscu kontuaty, do tego będę przekręcał, widzisz? Do tego główna tutaj są, widzisz te mocowania tych, na tych, nie? Widzisz? To nie tak źle, co? Tu się powysuwa, tu się potem wciągnie z powrotem i jest, nie? Zobacz. Widziałeś, chłopie? I za powrotem tutaj wjeżdżą. Z tymi hakami to nie ma żadnej tragedii. A tutaj tam za mocno wjechałem. No. Ci powiem, kurde. O, trochę rzeźby. Zobacz, kurwa, nie? I ostatnie. Chcę tutaj łap przyjebać. Ach, kurde. O, tutaj nie mam jak tego chwycić, bo tu mam jedną ręką kręcę, drugą ten, ale zobacz, no. Nie? Super, nie jest źle, nie? Dobra, kończę. O, tutaj jeszcze ten daszek. No, jakoś to będzie, ci powiem, jakoś to będzie. Myślałem, że będzie gorzej, także tutaj trzeba będzie cały ten, wszystkie powsuwać i przykręcać te, pić to bez robotą na jeden dzień, mocowanie tego, ci powiem. No i co? Jak ja teraz motorkiem wyjadę? Jak ja motorkiem wyjadę? Także przyjechały tutaj panele. Mam nadzieję, że tyle, ile miało być. Ale zarąbiście, cała paleta. Jak tutaj przejdę, ale motorkiem już nie przyjadę. Tutaj są te listwy, nie? Te aluminiowe, które pójdą na dach. Kurde, ale fajnie, co? No i tutaj panelki są. Co, Piotrek? Fajnie, co? No, idę spać, jestem zmęczony, bo dopiero co się położyłem i już mi dzwonili, że przyjechała paczka. Także ja tutaj wstaję, nawet nie mam mój motorek. Idę, cały jestem happy, no, że to w końcu dojechało do mnie. No i te panele, nie? Kurde, ale zajebiście, nie? Dobra, to tyle. Pozdrawiam. Na razie. Cześć. No taki pierwszy testowy haczyk. Nie wiem, czy podszlifowywać tą dachówkę, tak mi odstaje. Ja bym tak zostawił. Aż takiej tragedii nie ma, słuchaj. Także tak bym zostawił. Nie trzeba chyba nic szlifować, bo bez sensu. Co mówisz? Fajnie, co? Wyszło nawet, nie? Pierwsza ręka żywiona, pierwsze 22 haki. Nie ma tragedii, powiem szczerze. Zaraz lecę po listwie, zobaczymy, gdzie to będzie wyglądało z listwami. Tych dachówek jednak nie będę podcinał, zdecydowałem, że nie. W niektórych momentach wygląda na zero, w niektórych momentach trzeba podciąć. A mocny dach tak stary, to jest, ten dach naprawdę nie zdobi. Powiem szczerze, że te panele, co przyjdą, to nawet dadzą takiego nowego trendu temu dachowi, także. Dobra, lecimy po te listwy, zobaczymy, jak to fajnie będzie wyglądało. Zobacz, wozu. Tutaj ma dopiero komin, widzisz tutaj. Nawet o tej godzinie, zobacz. To normalnie tutaj jeszcze będzie mnie słońce, tutaj troszeczkę mniej, ale jeszcze panele będą jeszcze odkryte, nie? Mimo tej godziny, o tej porze roku, nie? Także zobacz, tutaj ten snik będzie zajebiście, tutaj gorzej z tym dołem, ale to wiadomo, nie? Dobra, kończę, hej. Zobacz to, jak ten dzień się fajnie układa. Zobacz, ten komin właściwie nie przeszkadza. Zobacz, jest dopiero któryś tam luty. Tak samo tutaj, nie? Troszeczkę może by się przeszkadzał,
Ale ten czubek kominy, już mam, Krzysiu, mam tutaj ten, nie? Już mam koniec tutaj, widzisz. To jest na horyzoncie prawie tutaj, widzisz. Także dołu nie będę miał, ale góra cała będzie produkować, nie? I właśnie po to sobie właśnie te optymalizatory, zobacz, nie? No coś pięknego ci powiem, dobra. Tu mam już całą długość, tu mam, widzisz, jedną. Chwilę jadę z drugą długością, ale zajebiście, kurde, w końcu pogoda. No już jest słoneczko bardzo nisko i cały czas mam słoneczko, cały czas. Tam nie mam, a czemu? No bo są drzewa. A jaka z tego radość? No bo to są moje drzewa. I one niestety pożegnały się z tymi drzewami. Także jest radość, jest pierwsza szyna już jest w całości. Idziemy z drugą, także no kurde, właśnie to potrzebało mi tej pogody, nie? Ale jest radość, naprawdę jest radość. Pokażemy żółta po długości, jak to wygląda. Czy jest linia mniej więcej. Chyba coś tam jest ok, nie? Co mówicie? Wydaje, że jest bardzo dobrze. Lepiej nie potrzeba. Dobra, działam dalej, hej. No dobra, plan dzienny wykonany. Niestety tutaj dach mi niestety zmógł. Zapałem się dwa razy na jakiś deszcz, nie wiadomo skąd. Padało na mnie, teraz nie widzę no żadnej chmury. A, może stamtąd. Ale tutaj cyklon się zrobił, ja. Może to na mnie padało. Tutaj ślizgo niesamowicie, muszę uważać, to na dzisiaj koniec. Jestem bardzo zadowolony z mojej pracy dzisiejszej, bo jest, no może z półtorej godziny mi to zajęło. Mam tutaj komplet szyn. Może mi się uda do tej ślizgawicy tutaj podejść do góry. Może nie jest tak źle. Zobaczcie, nie? Fajnie wyszło? Co mówicie? Że jestem zadowolony. Tam się poprawimy, troszkę tam trochę uciekło, ale tutaj w tym deszczu się już tam nie chciał tam tak precyzyjnie tam układać. Ten tył to teraz korygujemy, nie? Dobra. Mam już jeden rządek na 11 paneli ustawiony. Tutaj pomierzymy sobie. Jutro zaczynamy tutaj robić tutaj ten środek, nie? No środek i ten dół i koniec. Tu już dół mi pójdzie szybko, bo już mam tutaj wprawę, wiem jak tutaj ogarniać to. Dobra, jedziemy dalej. Witam serdecznie. No cóż, zakładamy instalację fotowoltaiczną. Zaczynamy tutaj od zera. Jest zrobione tutaj rusztowanie. Sam to zrobiłem, może się pochwalić. No i cóż, będzie to instalacja o mocy 10 kW. Panele fotowoltaiczne o mocy 330 W. Jeden, to są kucelsy. I co? Co też chciałem powiedzieć? Będzie taki układ tych paneli. Tutaj na samej górze będzie 11 sztuk. Tutaj w tej tutaj części będą 4 sztuki, tutaj 3, a tutaj 3, tutaj 1 i ta na dole też będzie 11. W związku z tym, że tutaj mam taki dom, niestety z takim dachem wysokim, i o tej porze roku mam tutaj niestety dużo możliwość przycienienia. Także zrobiłem instalację całą wykorzystując optymalizatory. I to jest system Solar Edge. Także tutaj myślę, że będzie fajnie. Odzysk roczny powinien być tak gdzieś od 8 do 10 MW. Czy tak będzie, to się okaże. Oczywiście takiego nie mam takiego poboru prądu, bo wykorzystuję gdzieś tak około 3,6 MW rocznie. A ta nadwyżka wynika z tego, że zamierzam tutaj kupić dwa klimatyzatory do tego domu. I tymi klimatyzatorami będę też zasilał centralne ogrzewanie, żeby odciążał gaz, który tutaj niestety jest drogi. Bo na miesiąc wychodzi gdzieś około 800 zł w okresie zimowym, nie? Czyli to nie jest tak tanio, nie? Czyli tak reasumując, będę produkował dwa razy tyle prądu, niż pobieram. Także to drugą część tego pobranego prądu będę musiał zjeść w pół roku, wykorzystując właśnie klimatyzatory, nie? To, żeby starał się zawsze być lekko na minusie, żeby po prostu nie dawać prezentów energetyce, nie? No, nawet jeżeli ktoś tam dopłacę, może nie, zobaczymy jaki wyjdzie bilans. Ten dom nie jest jakiś specjalnie duży, to jest około tam 140 metrów, ten domek ma metrów użytkowych, także to nie jest jakiś super duży dom. Fakt, że to jest dom, który ma już 20 lat i to nie ma, to nie jest taki właśnie taki super szczelny domeczek. Tu jest budowany, na tamty czas się budował z Siporexu i z dziesiątka stropian, ocieplenie. Okna dwuszybowe, nie trzy jak teraz, nie? Także niestety to nie jest taka klasa szczelności jak są teraz budowane te domy, ale to nic, nie? No, także tu do mnie przyjeżdża kolega Piotrek, który też ma taką instalację.
sobie sam zamontował też, ma takie dwa układy. Jeden zestaw paneli ma na ziemi, a takiego trackera, a drugi układ ma na dachu. No tutaj już widać, już uziomiłem tutaj te przewody między tymi lagami. Tutaj to będzie jedna partia, tu będzie druga, tam trzecia, tam czwarta i tam piąta. No dobrze, no dobrze mówię. No dobra, to tyle celem wstępu. Jutro do mnie przyjeżdża kolega Piotrek i będziemy razem tutaj sobie działać. Będziemy mocowali optymalizatory, będziemy też mocowali przewody i panele, nie? To jutro będzie ciekawy dzień, zanosi się. No 30 sztuk tak w jeden dzień zamontować, no zobaczymy, nie? Dwie osoby powinno pójść jakoś tam, nie? No, także to tyle z takiego celem wstępu. Ja pozdrawiam wszystkich i no co, widzimy się w następnym ujęciu lub w następnym filmie. Proszę, nie wiem jak tutaj to rozłożę, te filmy, czy to jakoś podzielę, czy jeszcze nie, nie mam pojęcia. Także tyle, pozdrawiam, hej. Witam wszystkich, jedziemy do kolegi Przemka. No wcześniej dałem posta. Będziemy u Przemka montować instalację 9,9 kWh, kilowatopika. Będzie to 30 paneli plus optymalizatory plus falownik 10 kW, a konkretnie Solar Edge. Także jedziemy pomierzyć, zobaczyć co tam przyszedł za towar. Panele już są, falownik już jest, zabezpieczeń jeszcze nie mamy, także o, jest także. Będziemy tutaj zfilmujemy cały ten towar, zobaczymy parametry paneli. Pokażemy uchwyty, na jakie będziemy montować dachówkę, na jaką będziemy, pod jaką będziemy tutaj montować i zobaczycie sobie tutaj jak to wszystko wygląda od strony montażu uchwytów, podłączenia i tak dalej, także póki co jadę dalej i zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie o łapkach, może być w dół, może być w górę, subskrypcji, żeby być na bieżąco, nie opuścić żadnego odcinka odnośnie właśnie tego montażu, no i oczywiście innych. Także trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego ujęcia. Jesteśmy u kolegi Przemka, właśnie tu będziemy montować panele. Za chwilę pokażę wam na schemacie, który mi Przemek wysłał, jak to będzie wyglądało. Tu będzie, do góry będą iść panele. 11 sztuk. Ile? 11. 11 sztuk. No i tu gdzie stoję? 4, 3 i 1, nie? 4, 3, 1 i na dole znowu 11 sztuk. Wszystko będzie na optymalizatorach, udało mi się powiedzieć. No i będziemy robić jak Przemek? Będziemy robić na 2 razy po 15, nie? 2 po 15. Dwa stringi po 15. Może pokażę swoją bordę, witam. To byłoby ponad 1000 tych, nie? Bord, nie? To by, tak by było. Tak by, by ja na jednym stringu by było trochę cienko, 30 paneli, bo to by było ponad 1000 V, a jest na panelach. Jeden uchwyt zamontowany testowo. Testowo. Jeden uchwycik zamontowany, ale to już szlifowałeś pod nim? Jeszcze nie, ale i tak ładnie leży. Pada, nie? Pada, no, też, nie? Właśnie ta, z tą pogodą jest kiepsko. O właśnie, tak wygląda uchwycik zamontowany pod dachówę. Powiem wam, zobacz. Diabeł tego nie ruszy i to jest naprawdę konkretne. Na skwasówy zrobione. Naprawdę, długie Przemek śrubki dawałeś tutaj? Z 5 cm? Tak gdzieś tyle. O, spokojnie. Ale naprawdę się idzie na tym uwiesić. Nie? No, nie? I co ile będziemy dawać? Co krokwie, nie? Co krokwie, no. No tak, normalne pytanie. Tu tylko delikatnie się podszlifuje. No, takie trzy ząbki, to się podszlifuje i tam... I będzie ładnie to wszystko wyglądało. Dobra. I teraz zobaczcie, tu wyszło fajnie, ale na przykład jakby miało wyjść nam krokwia w tym miejscu, to zobaczcie co uchwyt ma. Za fajną opcję, nie dosyć, że można go przestawiać na tych dziurach i jednocześnie przesuwając to w lewo lub w prawo, to jeszcze mamy tutaj możliwość przestawienia tego, czyli zobaczcie, nawet bym mógł ten uchwyt wykręcić i zamontować w tym miejscu, nie? Przesuwając go powiedzmy o jedno miejsce śrub i trzyma się po prostu w tym miejscu, nie? Można to regulować, także nie ma problemu z dachówką.
Tak ten uchwycik wygląda. No i myślę, że montaż będzie tego banalnie prosty. Oprócz tego jeszcze mamy w tym uchwycie wycięty otwór taki w kształcie fasolki, że jakby nam wyszło na przykład brak takiej łaty, tak jak w tamtym miejscu jednym nam wyszło, że nie ma tego kawałka akurat, można tutaj ten element też wysunąć tu do góry i zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie montażu, także nie ma z tym problemu. Jakieś fejle. O, to są panele właśnie. 30 sztuk. Otworzymy, rozpakujemy jednego. Z ciekawości? Z ciekawości zobaczymy. Co ciekawe, każdy jeden ma osobny kod kreskowy. Chcesz tak rozwalić to, tak? Jeszcze tu chyba. Ale wiesz co, już go chyba raczej lekko w prawo natniemy i... Co, może taki listek? Taki listek natniemy i wyciągniemy jednego, żeby nam się to nie rozwaliło. No właśnie, mamy 30 takich paneli, half cuty, dzielone na pół. Czyli jak ta połowa nam się zacieni lub ta, to pracuje druga. Nie wyłącza się cały panel, ale my jeszcze dodatkowo będziemy mieli optymalizatory. Pokażę wam jeszcze tutaj z tej strony, jak to wygląda. Nie wiem, czy parametry będzie widać, najwyżej zrobię zdjęcie, ale widać. Widać, nie? Mamy 330 W. To sobie najwyżej zrobicie pauzę, przeczytacie. Chwila, trzymasz czemu? Tak to wygląda. Usłyszę, to żółta. Tu mamy biegun ujemny. Dodatni. Dodatni. Naprawdę panele bardzo dobre. Razem razy 30 będzie 9900 W. Także można maksa na ten. Maksa 10 tysięcy można, bo później jest 30% dofinansowania. To znaczy się, ale w drugą stronę. I zobaczcie, tu mamy jeszcze optymalizatory. Dzięki temu falownik będzie widział każdy panel i w osobno i w aplikacji będzie można zobaczyć na komputerze nawet ile dany panel produkuje energii dzięki tym urządzeniom. I one też powodują, że jak zacieni nam się instalacja, powiedzmy kilka paneli, przekazuje ten optymalizator po prostu tyle mocy, ile jest słońca na danym zacienionym panelu, nie rozłączając w ten sposób całego stringu. A, tak. No i kochani, nasza gwiazda programu. Gwiazda wieczoru. Gwiazda wieczoru o 12 godzinie. Solar Edge 10 kW, trójfazowy. Bez żadnych wyświetlaczy, wszystko jest w aplikacji. I wszystko jest przemowczym. Na telefonie chyba też będzie można tak. zobaczyć, nie? Dwa stringi oczywiście, 1000 V przyjmuje, bez problemu. Wyjście tu jest na AC. Na AC, tak jest dokładnie. Można tu podłączyć trzy fazy. Dławiczek ładnie założyć i wszystko będzie. Wszystko to będziemy podłączać, będziemy go montować w tym miejscu. Tu w Przemonie, tu, bo tu mam. Tak, tu tak. Mamy, tu na tej ścianie będzie tutaj cała. Tak, cała ta instalacja, będziemy tu to wszystko zakładać. Najważniejsze, żebyśmy mieli zrobioną górę, bo jak będziemy mieli zrobioną górę, to już wtedy deszcz nas może pocałować. No. Gdzie pieprz. Gdzie chce, nie? No, dokładnie. Dobra, to tyle. Z tego małego unboxingu. Krysta, 2-3 tygodnie będzie już. 2-3 tygodnie powinniśmy dać radę, nie? No, wszystko zależy od pogody. No i też pracujemy, także trzeba to się tylko wspomagać jakimiś ewentualnie. Jak dzwon. No. Lecimy. Wszystko wiemy, będziemy tu w montażu, a wy nie przegapcie następnych odcinków, bo będziemy to wszystko próbowali składać. Będzie się działo. Może się uda. Na razie. Na razie, cześć.